Cześć, tu Michał. Imprezy okolicznościowe różnią się troszeczkę od imprez klubowych. Mają poza muzyką nieco inną specyfikę. Mam tutaj na myśli, że w klubie rozpoczynasz imprezę przykładowo o 21:00, dajesz play, odtwarzasz pierwszy utwór i do godziny 4:00 lub 5:00 miksujesz muzykę bez żadnych przerw. 8, niekiedy 9 godzin. Natomiast impreza okolicznościowa po pierwsze zaczyna się dużo, dużo wcześniej niż klubowa. Po drugie ma inną specyfikę, to znaczy jest podzielona na bloki muzyczne. Czyli jest blok muzyczny, przerwa, blok muzyczny, przerwa. I tak wiele, wiele, wiele razy w ciągu nocy. Poza tym też niekiedy te imprezy okolicznościowe trwają w innych nieco godzinach jak klubowe, czyli rozpoczynają się wcześniej, trwają niekiedy dłużej lub też krócej. Dla przykładu Sylwester, Andrzejki, jakieś imprezy karnawałowe, jubileusze, wesela czy imprezy firmowe. To mam na myśli mówiąc imprezy okolicznościowe. No i naturalnym jest, że jeśli jesteś w klubie, to tutaj nie ma wiele filozofii. Grasz całą noc i koniec. A na imprezach okolicznościowych zachodzisz pewnie w głowę, jak często i jak długie robić przerwy. Czyli jak te sekwencje dzielić pomiędzy blokiem muzycznym a przerwą. I opowiem Ci dzisiaj, że nie ma sztywno ustalonych reguł. Takim schematem, że tak powiem, mogę nazwać to książkowym, jest, że blok muzyczny trwa 30 minut, czyli przez 30 minut miksujesz muzykę, zabawiasz tych gości, później przerwa 10 minut, czyli jest wtedy wyciszenie muzyki, goście siadają do stolika, przykładowo wznoszą toast lub jedzą ciepły posiłek, no i następnie 30 minut wejście muzyczne, miksujesz muzykę, 10 minut przerwy. To jest taki, że tak powiem, można powiedzieć, książkowy schemat. Jednak ja chciałbym Ci w tym momencie powiedzieć, że to nie ma reguły, ponieważ ze względu na etapy imprezy, czyli mamy etap początkowy, mamy później fazę, wiesz, jakąś tam napędzającą imprezę, kulminacja, czyli ten taki moment szczytowy, no i później stała faza zejściowa, czyli końcówka imprezy. I ja to tak właśnie obserwując te imprezy, to tak też bym dzielił te bloki tematyczne. Znaczy bloki versus przerwa. Co to znaczy? Nie trzymałbym się sztywno reguł, że 30 minut robię blok muzyczny i 10 minut robię przerwę. Zatem ja, że tak powiem, rekomenduję Ci obserwować przede wszystkim publiczność. Co to oznacza? No bo jeśli jest początek imprezy, pierwszy blok muzyczny, imprezę zaczynasz na przykład weselną, bankietową czy okolicznościową jeszcze za dnia, czyli jest jasno. No to ci ludzie jeszcze na sali jest jasno, dużo świata dziennego, to nie zawsze chcą się od razu bawić i nie często jest tak, że od razu jest pełen parkiet i jest euforia. Zatem te początki niekiedy bywają trudne. Jak to na każdej imprezie. Zanim imprezowicze wejdą w ten stan upojenia alkoholowego albo niekiedy w ten stan euforii zabawowej, no to czasami potrzeba czasu. Dlatego na początku, jak rozpoczynasz pierwszy blok muzyczny, obserwuj parkiet. Jeśli na parkiecie się ludzie bawią, ok, miksuj, odtwarzaj utwory. Jeśli ludzie schodzą, to czasami nie ciągnij tego też na siłę. To nie ma sensu, wiesz, od razu ich zamęczać godzinnymi blokami muzycznymi. Zatem początki, niekiedy jeśli masz trudną imprezę, że nie ruszyli od razu na parkiet, to rób nieco te bloki krótsze. 4, 5 utworów, 10 minut przerwy. Ale jeśli na przykład już od początku wychodzą ochoczo na parkiet i siedzą na tym parkiecie, no to wydłuż ten blok nawet do 40 minut. Nie trzymaj się sztywno zegarka, że patrzysz, 30 minut minęło, robię przerwę. Tylko jeśli są ludzie, jeśli widzisz, że chcą się bawić i jeszcze dochodzą na ten parkiet, to niekiedy przedłużaj. Nie polecam Ci, żebyś od razu od początku robił godzinne bloki, bo po pierwsze wypstrykasz się z utworów, ludzie się wymęczą i przyjdzie godzina 24, a Ty, oni będą mieli takie wrażenie, że jest słaba impreza, bo nikt się nie bawi. Ale nie bawi się dlatego, bo na przykład się na początku wybawili, bo była fajna energia na parkiecie i od początku robisz długie bloki. Dlatego ja Ci zalecam też pierwsze bloki robić krótkie, żeby Ci ludzie po pierwsze się jeszcze nacieszyli sobą, czyli gdy jeszcze, wiesz, mają, dawno się być może nie widzieli na tych imprezach, no i wtedy niech sobie porozmawiają, niech sobie pojedzą, niech sobie wyjdą na tego papierosa, niech sobie pochodzą po obiekcie, bo niekiedy są przeogromne obiekty z jakimiś pięknymi ogrodami, z jakimiś, wiesz, dużymi obszarami poza salą, no to niech się tym nacieszą, bo później, zapewniam Cię, jak się ściemni, to oni i tak na tym parkiecie będą częściej i dłużej. Tak działa psychologia tłumu, tak działa po prostu rozkład imprezy. Zatem na początku te bloków nie ciągnij zbyt długich, rób 30-40 minut. Nie bój się nawet, jak po 3 utworach nikt nie wejdzie na parkiet. Bywa i tak. Zrób przerwę. Nie ciągnij tego w nieskończoność, bo później i tak, jak ta impreza się rozkręci, ci ludzie będą na tym parkiecie i nie będą chcieli z niego schodzić. No i później, gdy te
bloki będziesz wydłużać, no to też Ci polecam już po godzinie 24, gdzie ludzie już, część już w ogóle, ci co chcieli pójść, to poszli, no bo to nie jest tak, że wszyscy są całą imprezę. Jest część ludzi, co się bawi do pierwszej, do drugiej i idą, bo im wystarczy, a jest kolejna grupa ludzi, która się bawi do samego końca, czyli do czwartej, do piątej, czy tam do szóstej, w zależności do której masz imprezę. No i do czego zmierzam? To mam na myśli to, że jeśli Ty widzisz podczas przerwy, że przerwa trwa 5, może 8 minut, a ludzie coś tam, wiesz, zagadują przy stolikach, śpiewają sobie coś, jakieś piosenki, no to to jest też znak, żeby rozpocząć przerwę, mimo że na przykład nie minęło tyle czasu, ile sobie zakładałeś, tak? Zakładałeś, że będzie przerwa 15 minut, bo wiesz, że jakieś danie gorące i dajesz im czas do zjedzenia, ale to jest zawsze tak, że część będzie jadła, a część będzie się nudziła. I ci nudzący z reguły właśnie, bo na przykład nie są głodni, zaczną coś sobie śpiewać przy stoliku, jakieś piosenki, no to to jest też znak, według mnie oni ci tak dają podświadomie, żeby już rozpocząć blok muzyczny. No i polecam Ci, żeby tak też zrobić. Następnie już po 24, gdy już zostają Ci tacy najwytrwalsi, ci, którzy lubią zawsze do samego końca wydłużać te bloki nawet do godziny, półtorej, ponieważ jest też tak, że jak robisz zbyt często i zbyt długie przerwy, to ci ludzie się nudzą, następnie później mają wrażenie i tak też mówią o Tobie, że było nudno, ja nie zdążyłem się wybawić. Dlatego po 24 polecam Ci już robić dłuższe bloki, niekiedy nawet godzina, półtorej. Zatem podsumowując, nie trzymaj się sztywno schematu 30 minut blok muzyczny, 10 minut przerwy. Polecam Ci przede wszystkim obserwować publikę, wyciągać wnioski z zaistniałych sytuacji na parkiecie, na imprezie, no bo każda impreza też jest inna. Tu nie ma się co sztywno trzymać tych schematów, no bo na jednej imprezie będą się bawić od samego początku, a na innej imprezie dopiero ruszą jak się ściemni, od 22, 23. A Sylwestra na przykład, gdy rozpoczynasz już o godzinie 20, no to już jest ciemno, niekiedy już ludzie są wstawieni i już startujesz normalnie z wysokiego C. Zatem obserwuj publiczność, jak się nudzą, rozpoczynaj szybciej te bloki, skracaj przerwy, jak się bawią, wydłużaj bloki muzyczne, rób rzadziej przerwy. Zatem to jest wszystko obserwowanie tłumu i reagowanie na bieżąco. Nie ma tutaj żadnych schematów, szablonów, żeby się trzymać tego sztywno i jeszcze też najważniejsze, żeby cały czas reagować na zaistniałą sytuację. Bo ja teraz Ci powiedziałem po prostu, jak ja to odbieram, jak ja to widzę. Ale gdyby na Twojej imprezie się wydarzyło coś innego, to Ty też nie ufaj mi na słowo, znaczy nie rób tego, a bo Michał tak powiedział i tak zrobię, ja robię teraz 10 minut przerwy, tylko po prostu zareaguj. Tak samo przerw nie rób w nieskończoność, w sensie długich, bo ludzie też wtedy zaczynają się nudzić. Czyli jak jest przerwa, powiedzmy 10 minut, to 10 minut i koniec przerwy. Albo jak jest przerwa 20 minut, bo przykładowo jest jakiś, nie wiem, tort, ciepły posiłek, no to też nie wydłużaj tego w nieskończoność, bo później ci ludzie się bawią. No czyli ludzie nie lubią długich przerw i nie lubią przykładowo nudy na parkiecie. No tylko, że to jest też tak, że niekiedy bardzo ciężko wszystkim ludziom zapewnić, żeby było i to, i to. Oczywiście DJ-a zadaniem jest to, żeby tak zrobić, żeby tak było. Czyli żeby wszyscy się czuli super na imprezie, żeby wszyscy się dobrze bawili i żeby było wszystkiego w odpowiednich ilościach. W odpowiednich ilościach, czyli mam na myśli w odpowiednich ilościach przerw, w odpowiednich ilościach muzyki, żeby nie było ani jednego, ani drugiego za dużo, czy też za mało. No i na sam koniec życzę Ci oczywiście, żeby Twoje imprezy były właśnie takie w sam raz, czyli żeby było w sam raz muzyki dla gości, żeby ludzie się wybawili, no i żeby też mieli moment do odpoczynku, bo przerwa właśnie jest do tego, żeby odpocząć, usiąść przy stoliku, coś zjeść, ewentualnie wypić. Zatem w klubie nie masz takich, że tak powiem, rozkmin, bo grasz całą noc od początku do końca i koniec. Na imprezach okolicznościowych, no bo to też nie jest tak, że Ty będziesz tylko DJ-em okolicznościowym, eventowym, bo Ty możesz być i takim, czyli i DJ-em klubowym, i DJ-em, że tak powiem, mobilnym. I wtedy w zależności, gdzie będziesz w danej sytuacji występować, no to potrzebujesz mieć wiedzę z szerokiego zakresu, muzykę też z szerokiego zakresu. W klubie grasz non-stop muzykę przykładowo klubową, w zależności na jakiej sali. Na imprezie okolicznościowej grasz dosłownie wszystko w sekwencjach blok muzyczny, przerwa i tak dalej. Zatem dziękuję za uwagę, jak masz jakieś pytania, to pisz śmiało w komentarzu lub do mnie bezpośrednio na maila michał@zeradodj.pl. No i działamy dalej nad tym, żebyś została najlepszym DJ-em na świecie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.